Idę na obchod. Jak na razie wszystkie ksenomorfy są w klatkach jak zawsze, tylko X-Star na wolności, bo on po operacji i się słucha. To dobrze, ale pamiętaj, nie ufaj X-Starowi, bo nie wiemy jeszcze, czy na pewno te pranie mózgu się powiodło. To, że nas nie atakuje, to nie znaczy, że podziałało. I zobacz, co tam Orix haka. Wiem, właśnie do niego idę, chyba mnie nie zauważył, bardzo zamyślony. Co on do cholery? Idę zabić ksenomorfa, który wybościł. Dzięki, X-Star, chodź ze mną. Co tam się dzieje? Odpowiedz, niech się ktoś do cholery odezwie. Rex Hicha, kto cholerny zdrajca wypościł, zniszczył klatkę ksenomorfów, a te się wydostały. Idę teraz do sektora B. To dobrze, zaraz do ciebie dołączę, ale uważaj, po drodze jest ich dużo i jak będziemy spierdzielać, to nastaw nas na automacie, żeby je zagazować, rozumiesz, a później spierdzielamy do naszego laboratorium. X-Star, w razie czego ich atakuj i dzięki ogólnie za pomoc, która będzie po wszystkim. Aaron, gdzie jesteś? Jestem za tobą, kryję się, żeby wziąć jakiegoś ksenomorfa od tyłu i uważaj, bo one są wszędzie, nie wytrzymaj. O nie, nie mogę cię szybko chować. Mną idę gaz uruchomić. Dobra, uruchomiłem ociec. Gaz uruchomiony, szybko uciekajcie. Jeśli jesteśmy, udało się, wchodzimy szybko i z nim zadziałem, że się od afera będzie trzeba zacząć wszystko do nowa. Odnowienie gatunku ksenomorfów może zająć trochę czasu, ale tym razem będziemy starać się im wytłumaczyć, jak się zachować, a nie dawać na operację.